Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale z gry Zagrajmy w Little Nightmares 2. Tak, moi kochani, jest to kontynuacja dosyć ciekawej serii na moim kanale, która w zasadzie rok temu była ogrywana, czyli dokładnie z pierwszej części Little Nightmares. Jest to gra stworzona przez Bandai Namco, ale oczywiście wydana przez dewelopera Tercer Studios, który jest odpowiedzialny również za Little Big Planet 2 oraz Little Big Planet 3 i również są oni odpowiedzialni za porty Little Big Planet 2 oraz Little Big Planet 3 na konsolę PlayStation 4. Również są oni odpowiedzialni za inne gierki, lecz niestety nazw tych gierek nie udało mi się zapamiętać, więc prawdopodobnie w montażu tutaj będziecie mieli tak jakby już mniej więcej sprostowanie. Kochani, tak, w końcu doczekaliśmy się pełnoprawnej drugiej części Little Nightmares. Jak pamiętacie, poprzednim razem przygody w tej gierce były dosyć bardzo ciekawe. Jeżeli niezbyt kojarzycie tej serii i chcielibyście się z nią zapoznać, to odsyłam was do mojego let's playa z Little Nightmares 1, by mniej więcej zrozumieć, o co tutaj dokładnie chodzi. Mogę tutaj jeszcze powiedzieć więcej od siebie, że jest to gra, która nie posiada fabuły. W sensie jakąś tam fabułę ma, ale to gracz ma sobie tą fabułę interpretować w taki sposób, jaki on doskonale sobie chce to zinterpretować. Więc tak jak to było w przypadku pierwszej części, zrobimy to tak samo w przypadku drugiej części, czyli będziemy robić sobie odcinki do, powiedzmy, pewnego momentu. Nie będą to sesje, tylko to będą odcinki przez, powiedzmy, jakieś tam przejścia, czyli powiedzmy przejdę jakąś tam część gry i powiedzmy do 20-25 minut będzie odcinek. Plus będziemy sobie sami interpretowali wydarzenia z tej gierki i tak jak to było w przypadku pierwszej części, będziecie mogli również wykazać się w sekcji komentarzy swoimi teoriami co do wydarzeń z tej gry. Mam oczywiście również przygotowane ciekawostki, ale o nich opowiem w trakcie gry. Dobra, myślę, że możemy sobie rozpocząć wciskając X. Tutaj oczywiście musimy zaakceptować ten otóż regulamin, ponieważ ja dopiero co włączyłem gierkę. Wczoraj sobie testowałem, ale tylko sprawdzałem co jedynie główne menu, nic więcej, więc muszę oczywiście jak najbardziej zastosować jasność. Myślę, że może ociupinkę sobie tak rozjaśnimy, ale nie za bardzo. Gra Little Nightmares 2 co jakiś czas uzyskuje dostęp do danych. Nie wyłączaj zasilania, jeśli widzisz to takie tam kółeczko. Dobra, ustawienia. Sprawdźmy, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, że język polski. W poprzedniej części również był język polski, więc dla osób, które, nie wiem, no są ciekawe, czy poprzednia część miała polski język, to oczywiście. No i co? Możemy sobie rozpocząć gierkę. Aha, i wiem, że przed Little Nightmares 2 nie ograłem DLC do 1, ale myślę, że teraz, ponieważ będę robił Let's Play z 2, to myślę, że jeżeli 2 ma jakieś DLC, to będziemy mogli sobie zrobić streamy i z 1 i z 2, żeby ograć DLC, czyli po prostu tam, wiecie, dodatki, jeżeli chodzi o Little Nightmares. Taka jeszcze krótka ciekawostka, zanim rozpocznę. W wersji, którą ja mam, czyli w wersji Deluxe, ponieważ były dwie wersje Little Nightmares 2, była wersja zwykła za 129 zł i wersja Deluxe. Deluxe różni się tylko w sumie jedną rzeczą, a mianowicie to, że w wersji Deluxe mamy skin, a raczej skórkę Mokujina z Tekena, tak więc ci co wzięli wersję Deluxe, no to dostali oczywiście skórkę Mokujina. Dobra, ja już zamykam mordę i rozpoczynamy gierkę. O kurde,
Poczułem tą wibrację na padzie. O ja pierdziule. Troszeczkę przyznam szczerze, że byłem zaniepokojony. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę innego bohatera niż w poprzedniej części, bo jak dobrze pamiętacie, w poprzedniej części, czyli w Little Nightmares 1, graliśmy dziewczynką w zasadzie, która miała dźwięczne imię Six. Tak, ona się dokładnie Six nazywała, był to dosłownie żółty kapturek. Ten otóż pan, którym teraz będziemy właśnie grali, albo ten chłopczyk, nazywa się Mono. Tak, to jest dosłownie tak, jak macie kanały stereo i mono, to dosłownie on nazywa się Mono. Jego misja jest to po prostu podróż do Signal Tower i zatrzymanie transmisji. Jakiej transmisji? Dowiemy się wszystko w gierce. Dobra, kontrolki mamy następujące. X-em skaczemy, kwadratem w zasadzie na razie możemy biegać, z tego co widzę. Kółkiem nic nie robimy. Trójkątem możemy coś takiego zrobić, czyli chyba tak spoglądać. No i dobra, rozejrzyjmy się. Na razie widzę, że trafiliśmy do lasu. Jesteśmy w jakimś opuszczonym lesie, w którym tutaj mamy dwa albo trzy telewizory. Nie wiem, czy da się w ogóle włączyć te telewizory. Można tutaj za coś pociągnąć? Nie, nie widzę tutaj nic. To troszeczkę mi przypomina, jakbyśmy na bagnach u Shreka byli, nie? Ale dobra, no to skoro nie mamy nic tutaj szczególnego, to myślę, że możemy podążyć w prawo. Tutaj widzę, że kurczę... Ładnie tutaj, powiem wam szczerze, pierwszy poziom naprawdę bardzo ładnie zaskakuje, tym bardziej, że przypomnę wam jeszcze jedną rzecz co do Little Nightmares 1, że w Little Nightmares 1 w większości mieliśmy poziomy w pomieszczeniach, a tutaj mamy jakby na takim otwartym terenie, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Swoją drogą, mam ciekawostki dla was przygotowane, a w zasadzie to jedną ciekawostkę. I jest to ciekawostka taka, że pierwotnie gra miała wyjść w 2020 roku, ale ze względu na pandemię COVID-19 musieli, że tak powiem, przerwać pracę nad grą i przełożyli ją na rok następny. Ale z tego, co też wyczytałem, to pandemia nie jest oczywiście głównym powodem. Ej, co tutaj mamy? Co tutaj jest? Ej, tu są czyjeś zwłoki. Bo tutaj muchy normalnie latają przy tym. Co jest zgrane? Dobra, weźmy kurde, stąd lećmy. Chociaż wiecie co? Jeszcze jest jedna rzecz. Chciałbym tam pobiec. Bo może tam coś jest. Dobra, tam jednak nic nie ma, bo widzę, że dalej nawet iść nie możemy, bo nam kamera blokuje. Więc po prostu pójdźmy sobie w tę stronę. I skoczmy na drugą stronę. Zobaczmy co i jak. Zium. Dokładnie tak. No ja widzę, że kurczę, coś żeśmy odkryli. Jakaś chatka. Chatka Kubusia Puchatka. Co jest? Możemy otworzyć? Dobra, przytrzymaj R2 i użyj L. Okej. Okay. Trzymamy L2 i otwieramy, dokładnie. Teraz musimy tu jakoś kucnąć. Okej, okay, L2, żeby kucnąć. Dobrze, że mamy tutaj te podpowiedzi, bo ja niestety tutaj nie pamiętam za bardzo kontrolek. Tak coś na oko pamiętam, ale wiecie, niektórych takich kontrolek, żeby wejść w interakcję z jakimś przedmiotem, no to niestety nie pamiętam. I dobra, lecimy dalej. Jesteśmy już po drugiej stronie. Co tu kurczę mamy? Co to jest za but? Chodźcie sunę, kurczę. Co to są za buty? Halo, ktoś tutaj buta zgubił. O kurde, co tutaj jest? Ale numer. Ktoś tutaj sobie niezłe polowanie zrobił, bo tutaj widzę, że zwłoki są normalnie czyjeś. Ale to nie jest jedna osoba, to jest co najmniej gromadka z trzech albo czterech osób. To osoba, która tutaj była, musiała się wyjątkowo znęcać nad ofiarami. Okej. Okay. Sprawa jest dosyć poważna, nie powiem, że nie. Możemy tutaj jakoś doskoczyć? Tutaj coś mogłem chyba wejść. Z tego co widzę. O, dokładnie. Bo tam wydaje mi się, że kamera tak czy siak by nam coś blokowała co nieco. Dobra, idźmy sobie dalej do przodu. Dobra. Kurczę, powiem wam szczerze, że tutaj tak troszeczkę mi się z Tarzanem skojarzyło, bo jak ostatni raz grałem w Tarzana 1 na PlayStation 1, to też była taka właśnie sekwencja, gdzie było takie w pół ułamane drzewo i trzeba było w miarę się rozpędzić i doskoczyć. Ale kurde, no to przyznam, że ciekawie się zapowiada. Oj,
Chyba będziemy trzeba przeskoczyć, bo tutaj pułapka jest. Jak nic. No, spadłaby na nas pułapka. I mielibyśmy po prostu przesrane. To jest jakieś błoto? Aha, i co, możemy tym teraz tak ten? Chyba na to wskoczyć i tam wskoczyć, co nie? Czy nie? Nie kumam za bardzo. Aha, dobra, możemy sobie tutaj to przepchać. Ja przez chwilę myślałem, że to musimy się, wiecie, rozpędzić i tam jakoś doskoczyć, chociaż z drugiej strony Mono by raczej nie doskoczył. Nie doskoczył, bo on, no, nie ma tyle sił w nogach. Taka jest prawda. Nie ukrywajmy tego. Dobra, schylmy się. Wszystko widzę, że się dobrze, pięknie nagrywa. Mamy 12 minut na liczniku. To jest i tak bardzo ładny wynik. Co jest grane? O kurde! O kurde, nie! Nie, 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 nie! Ja cię sunę, już wiedziałem. Ja coś czułem, nie, że po prostu coś nie tak będzie. Dobra, szybko. Biegnij, 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 biegnij. To jak ja mam tego uniknąć? To ja muszę od razu biec. No, muszę od razu biec. O kurde, ale... ale posrana sprawa. Dobra, szybko, wydostań się stąd, no. Szybko, biegnij. Biegnij, 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 biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, dobrze, 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 Mono, dobrze, dobrze. Yes. Ale kurde, wtedy też mocno wciskałem kwadrat i nie chciał biec. Dobra, to widzę, że na razie to jest nasze jedyne zmartwienie. Bo nie widzę, żebyśmy tutaj mieli jakiegoś przeciwnika, który by nam chciał uprzykrzyć życie. Aczkolwiek nie chcę krakać, bo zapewne tak za niedługo się stanie. Oczywiście nie będę tutaj mówił, ale na plus jak najbardziej przychodzi tutaj ścieżka dźwiękowa, która nam towarzyszy w tle. Zresztą teraz może zamknę mordę i wy sobie posłuchajcie, żeby wczuć się w klimat. Tak, widzę, że będziemy musieli się tutaj za pomocą tego, tej szubienicy dostać, bo to nie ukrywałem, ale no raczej nie wygląda na zwykłą linkę, to raczej nie jest tak zwany tarzan, że będzie można się na nim pobujać. Tylko to jest szubienica, czyli ktoś tutaj chciał po prostu już popełnić samobójstwo. O, i dokładnie, trzeba było właśnie tak zrobić. Dobra. I teraz... mechanika dosłownie tak jak z pierwszej części, czyli musimy po prostu za pomocą tej oto dźwigni coś takiego zrobić i doskoczyć tutaj. Super. Pamiętam akurat tą mechanikę z pierwszej części. Chyba checkpoint mamy, bo widziałem, że oko się pojawiło. I tutaj już mamy problem, ponieważ co ja mam zrobić, żeby tam doskoczyć? No właśnie, no tak nie powinienem chyba tego zrobić. Tak raczej nie powinienem tego zrobić. Więc pozostaje teraz pytanie, co tutaj zrobić. Jest to jakaś droga w dół? Nie widzę właśnie. To jest problem, bo ja nie widzę tutaj żadnej drogi. Zatem idzie... tu możemy na bok zejść, widziałem. Tylko pytanie, czy my aż takich obrażeń nie otrzymamy. Bo chciałem się przez chwilę, wiecie, tak złapać tego oto mostku. O, tutaj jakoś przeżyłem. Dobra, super. Sprawda, ledwo żyję, aczkolwiek sami wiecie, o co chodzi. Tutaj coś jest? Ty, jest coś.
O kurde. Łopata. Co jest? Kim ty jesteś? Co to dokładnie jest? Czy to są jakieś odpowiedniki statuetek, które można było niszczyć? Ty, bo mnie to właśnie teraz zastanawia. Wydaje mi się, że to jest jakiś odpowiednik tych statuetek z pierwszej części, aczkolwiek może one również też powracają. Pewności nie mam. Ty, można złapać tą łopatę? A może trzeba złapać się i tak wskoczyć na nią? Nie wiem. Na telewizorze mam co prawda ciemno. Tutaj zerknę na OBS, ale też niewiele widzę. Właśnie najgorsze jest to, że nie mamy tego. Nie mamy żadnej latarni ani nic. Więc mamy troszeczkę kłopot. Aczkolwiek no zobaczymy. Co tutaj jeszcze mamy w ogóle? W tę stronę moglibyśmy pójść, ale w tę stronę też nam niewiele to da, bo tu zaraz i tak się ekran blokuje. Z chwilę myślałem, że się ekran tam zablokuje, ale jednak nie to. Czyli wygląda na to, że tam jest przepaść. Tylko i wyłącznie przepaść. Dobra, spadamy. Ajdź. Sprawdźmy, czy możemy z czymkolwiek tutaj wejść w interakcję. No może poza tym, że możemy tutaj wejść. Chyba, że tutaj będzie jeszcze jakiś korytarz. O którym ja na przykład nie wiem. A może on być? No właśnie, wiecie co? Najgorsze jest to, że ja niczego tutaj nie widzę. Nic tutaj... O! Tam coś jest. A nie, tam nic nie ma. W sumie myślałem, że wiecie, jest taka powolna animacja, że my tutaj idziemy i będziemy mogli coś tam ten. I będziemy mogli po prostu iść dalej, nie? Ale jednak nie to. Czyli wygląda na to, że będziemy musieli się tutaj gdzieś poskradać i coś dalej może będzie. Ale tu właśnie niczego nie widzę. Tu wam w ogóle pokażę ciekawą opcję. Tu właśnie mamy tego naszego Mokujina. Możemy sobie właśnie go teraz czapkę ubrać i to tak całkiem zabawnie wygląda, nie? Kurde, Mokujin w akcji dosłownie. Dobra, zobaczmy, z czym możemy tu jeszcze wejść w interakcję, bo ja tutaj mówię, kompletnie nic nie widzę. Nigdzie się dostać nie mogę. I mam pewne podejrzenie, że poza tym korytarzem moglibyśmy jeszcze spróbować tamtym mostkiem pójść. I tak też uczynimy. Przynajmniej postaram się. Czy da się tutaj złapać? Oczywiście, że się da. Kurczę, czyli tamta jaskinia wygląda na to, że po prostu była tak, o żebyśmy, wiecie, mogli zobaczyć co nieco i ewentualnie znaleźć tamtą, powiedzmy, statuetkę, chociaż to był bardziej hologram, więc... W zasadzie to niewiele nam to dało, dobra. Zdejmujemy czapkę Mokujina, chciałem wam tylko to po prostu pokazać, jak mniej więcej wygląda. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Co tu jest? Ty, tu czyjeś buty są? O kurde. Lepiej uważać, bo ja już widzę tutaj po tej lince, że zaraz by ta kłoda się uruchomiła. A tego chyba by nikt nie chciał, chyba że... No właśnie. Tego by nikt nie chciał, bo to pułapka była. I tutaj mamy checkpoint. Dobra. Właśnie, ej! Ale ja cymbał jestem, przecież ja mogę rzucić. Dokładnie.
pytanie tylko, czy jakaś bestia tutaj czasem nie przyjdzie, czy coś, czy ten ktoś, kto w zasadzie zostawił po sobie tę pułapkę. Bo pragnę przypomnieć, że to jest gierka, która jest takim, nie powiedziałbym, że survival horrorem, ale ma właśnie taki, no jest to horror, innymi słowy. Można to tak nazwać, bo w sumie mamy tutaj dosyć straszne poczwary, które nas gonią i nie dają nam żyć. I tak jak to było w pierwszej części, gdzie mieliśmy tego opętanego kucharza, tak tutaj również będą ciekawi przeciwnicy, z tego co przynajmniej ja słyszałem. Nie spoilerowałem sobie co prawda gierki, ale słyszałem co nieco, że no jest dosyć ciekawie, że jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o powiedzmy taką schizę, no to ta gierka no dostarczy nam emocji. Już się o to nie musicie martwić. O, widzę, że tutaj jest pułapka. Fajnie byłoby oczywiście przeskoczyć. A gdyby tak wziąć tego badyla? Ty. Mam pomysł. Bierzmy tego badyla i rzućmy go tam. Dokładnie. O, tu widzę, że badyl nam znowu się przyda. Więc go bierzemy w razie, co? Patrzcie jak poukrywane były te pułapki. Ja nawet ich w ogóle nie widziałem, nie? Tutaj szyszki mamy, czyli szyszkami też będziemy mogli rzucić. Patrzcie ile pułapek tutaj jest porozstawianych. Ktoś ewidentnie nie chce, żebyśmy tutaj byli. Ktoś ewidentnie chce, żebyśmy stąd spieprzyli. Dobra, teraz bez żadnych gwałtownych ruchów i szybko. Dokładnie. Szybko dawaj, mono. Dobra, jesteśmy na jakiejś polance. Jesteśmy na jakiejś polance. Tu jest jakiś dom. Tu jest jakiś dom. To myślę, że tutaj zaraz będziemy mogli odcinek kończyć. No tak, żeby, wiecie, trzymać się tego przedziału. Tu w ogóle piwo jest? Nie, to są puszki. Ha, głodnemu chleb na myśli. Ale wie, nie chodzi mi o to. Chodzi mi po prostu o to, że myślałem, że przez chwilę ktoś sobie tutaj niezłą libację urządził. Dobra, tak nie doskoczymy, tak się nie dostaniemy. Więc wejdziemy sobie oknem. Dobra. I myślę, że tutaj będziemy mogli zakończyć odcinek. O Jezus Maria, ale się wystraszyłem, bo dostałem powiadomienie z Game Ranchera, że ktoś tam Flatouta 2 gra. Kochani, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał pierwszy odcinek z Little Nightmares 2. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym, co tu w ogóle się dzieje. Może macie jakieś teorie? Piszcie śmiało, bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw po prostu waszej reakcji na to, co tutaj się po prostu odpierdziela, bo ja już widzę, że gierka będzie lepsza niż pierwsza część. Autentycznie mówię serio, wydaje mi się, że to będzie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o serię na kanale. Oczywiście, jeżeli macie ciekawe teorie lub nie teorie, to piszcie śmiało w sekcji komentarzy, ja na pewno odniosę się do tego w następnym odcinku. Z chęcią przeczytam komentarz na początku, tak jak to było w pierwszej serii z Little Nightmares 1. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, w sensie zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie moje socjale, linki są pozostawione w opisie, dzwoneczek kliknijcie tylko i wyłącznie dlatego, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco z serią. Tutaj w opisie są również linki do moich socjali. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!